Pytania o Putin, inflację, o ceny gazu i nawozów i ceny paliw. Mamy wojnę dzisiaj na Ukrainie. Cały świat odczuwa skutki wojny, a w szczególności nasz region. Kraje bałtyckie, Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria. We wszystkich krajach jest inflacja, we wszystkich tych krajach rosną ceny. To jest niestety koszt naszego położenia geopolitycznego. Ale dzisiaj ważne jest to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO. Możemy czuć się bezpieczni, ale niestety koszty polityki Putina, koszty wojny ponosi gospodarka tego regionu, nie tylko Polski, ale wszystkich krajów sąsiednich.